Komisja Śledcza do spraw porwania Krzysztofa Olewnika i zamordowania Krzysztofa Olewnika. Czy pani, Lewica, obawiacie się pracy tej komisji? Nie, my przecież od początku opowiadaliśmy się za powołaniem tej komisji. Chcemy wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które towarzyszyły procesowi karnemu. Dzisiaj mamy postępowania wszczęte w kierunku wyjaśnienia zaniedbań organów wymiaru sprawiedliwości i instytucji państwowych. I my chcemy wspomóc ten proces wyjaśnienia. A ostatnie doniesienia o tym, że jedna z osób zamieszanych w całą tę aferę, być prawdopodobnie zamieszanych, lokalny polityk SLD, Grzegorz Korytowski, który pracował w pani kampanii wyborczej. Czy to panią jakoś dotknie, jeśli pani będzie wzywana jako świadek przed komisją? Nie. Przede wszystkim pamiętajmy, że komisja jest organem i śledczym, ale i wyrokującym w pewien sposób. W związku z tym mamy i świadków obrony, i świadków oskarżenia. Nie, no są świadkowie. Są świadkowie, ale ja, żeby przybliżyć, prawda, no, specyfikę działań. Mogę być takim świadkiem i chętnie wyjaśnię, aczkolwiek niewiele mam do powiedzenia, bo ja przyjechałam do Płocka w roku 2005, kiedy ten pan z Sierpca nie miał jeszcze żadnych zarzutów i nie prowadził mi kampanii, tylko jak przyjeżdżałam do Sierpca, był przewodniczącym organizacji partyjnej w 18-tysięcznym mieście, więc to, co dzisiaj gazeta. To był stopień znajomości pani? Formalny, jak najbardziej formalny. W każdym mieście powiatowym spotykałam się oczywiście z władzami partyjnymi, oczywiście z władzami miasta i przy naszych spotkaniach zawsze właśnie byli. Ja przyjeżdżałam na spotkania organizowane przez burmistrza, w Domu Kultury bywałam często i oczywistym było, że przewodniczący partii z danego regionu towarzyszy posłance z jego ugrupowania, więc tutaj, jeśli będę mogła coś wnieść, to prawda, nawet jako prawnik, nie wiem, co mogłabym tutaj powiedzieć, co by przyczyniło się do wyjaśnienia, bo w ogóle z tą sprawą nie miałam styczności. Przyjechałam w roku 2005, kiedy już postępowanie było zaawansowane. Za chwilę byli zatrzymani sprawcy, no i areszt, prawda, i postępowanie sądowe. Ale podkreślam, że byliśmy jako Sojusz Lewicy Demokratycznej za tym, żeby powołać tę komisję, żeby wyjaśnić niedociągnięcia instytucji państwowych. I podkreślam też, że ta cała sprawa przebiegała pod rządami trzech ugrupowań. Tak więc to rokuje. Mam nadzieję, taką dobrą wolę do wyjaśnienia, bo wtedy, kiedy zarzuty padają pod adresem jednego rządu, to oczywiście członkowie komisji, przewodniczący, który wówczas jest z opozycji, to wtedy są polityczni. A dzisiaj mam nadzieję, że będziemy zmierzali do wyjaśnienia. Pani plany zapytać, bo pojawiła się sugestia, że pani ucieka przed komisją do Parlamentu Europejskiego. Kiedy pani podjęła decyzję o starcie do Parlamentu Europejskiego? No, wystarczy sięgnąć do publikacji prasowych, do moich wypowiedzi medialnych. Tę decyzję podjęłam chyba przed 2 laty. A teraz konkretnie, że w tych wyborach? Był w Polsce Poul Nyrup Rasmussen, pan Martin Schulz, przewodniczący frakcji socjalistów. Wczesną wiosną chyba, ale to datę jeszcze mogę sprawdzić, robiliśmy briefing w Sejmie właśnie z Martinem Schulzem, Marek Siwiec, wiceprzewodniczący Europarlamentu był, ja uczestniczyłam w tej konferencji i wtedy powiedzieliśmy, że to jest takie już zainicjowanie kampanii do wyborów parlamentarnych, czyli znacznie, znacznie wcześniej, zresztą i w prasie mówiłam też i Aleksander Kwaśniewski wielokrotnie mówił, że jestem dobrą kandydatką do Europarlamentu. Pod szyldem SLD już tak na koniec, krótko, pod szyldem SLD, no, czy oczywiście pod zbiorczym szyldem szyld SLD, bo nawet jeżeli będzie zbiorcza lista, to oczywiście zachowujemy swoje szyldy cały czas. Pracujemy nad tym, żeby to była wspólna lista i to jest w interesie każdego z nas i w naszym wspólnym interesie, więc rozsądne podejście nakazuje oczywiście połączyć się w tej kampanii do Europarlamentu. Dziękuję. Jolanta Szymanek-Deresz, poseł Lewicy, wiceszefowa SLD. Dziękuję bardzo.